To jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze skin Kantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam serdecznie, jestem oczywiście Croxy i znajdujemy się na Case Hubu. I po ostatnim odcinku, który był przepiękny, otworzymy sobie dzisiaj troszkę oczywiście skrzyneczek. Chciałem przetestować większą ilość skrzyneczek dzisiaj na Case Hubu, więc zaczniemy od skrzyneczki za 7,77 dolarów. Ta tutaj taka magiczna liczba 7, liczba szczęśliwa, więc zobaczymy jak nam pójdzie. 27 dolarów, no wydajemy 38, jest tutaj ta siódemeczka, no niestety taka mniej szczęśliwa, ale tutaj 64, więc bardzo ładnie oddało. Generalnie przypominam, że na Case Hubu, jeśli jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, czemu nagle wszyscy do mnie dzwonią, jak ja tutaj chcę nagrywać film? Przypomnę oczywiście, że na Case Hubu, używając kodu Croxy, jeśli jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, to możesz sobie odebrać 25% więcej od wpłaty do nagrody bonusowej i możesz kodu użyć sobie dowoli. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście sobie ten magiczny plusik i wpiszesz oczywiście kodzik Croxy przez 2x i tak jak mówię, możesz go używać sobie dowoli, jeśli jeszcze oczywiście są pełnoletnim i na Case Hubu sobie skrzyneczkę otworzyć. Przejdźmy do Case Batelek i wrzućmy sobie tutaj troszkę większą ilość skrzynek. Dajmy na to Gummy Zombie 420, tak sobie zacznijmy, wiesz, od jakichś tańszych i tutaj sobie wrzucimy coraz to droższe skrzynie. No tutaj już trochę jest, bo mamy tutaj bitwę za 1000 dolarów, ale jest to sporo skrzynek, 24 skrzynki, więc no wrzućmy sobie na 3 osoby, zobaczmy jak nam oczywiście taka bitewka pójdzie. Ja przypomnę oczywiście, że jak będziecie wchodzić na Case Hubu i używać kodu Croxy, będziecie dostać polubienie, łapki w górę i tak dalej, to na jakimś filmie oczywiście z naszej serii z Case Hubu rozdawam jakiegoś skina za 200. Jakiego ktokolwiek będzie chciał skina, to znaczy, no jak ktoś sobie wygra, to będzie mógł sobie wybrać dowolnego skina za 200. Ja wtedy go wypłacę i oczywiście nagrodę przekażę. Coś chciałem jeszcze dodać. A, że pod tym filmem też jest konkurs. Każde 15 polubień to oczywiście... Aha, no to nieźle. Ta skrzynia kosztowała z 10 dolarów, stary. I my już przegraliśmy bitwę na samym początku. Dlaczego? Co tu się stało, stary? Dlaczego w skrzyni za jakieś 10-15 dolarów gościu musi sobie trafić za 1000? No, dzięki, naprawdę. No chyba, że my tutaj jeszcze coś wyłowimy ciekawego. Chcesz nam powiedzieć? A, że każde 15 polubień pod tym filmem to dodatkowe 5 zł do wygrania. Chcesz wygrać? Subdzwonę, łapa w górę pod filmem, napisz oczywiście komentarzyk, dołącz na Discorda, udostępnij film i użyj oczywiście kodu Croxy na Case Hubu. Zobaczmy dalej. No, szczerze, jest taka mała szansa, że z tej bitwy uda nam się jeszcze jakkolwiek wyjść obronną ręką, że... No kurczę, nie wiem, co by musiał się tu stać. No, ten nóż, ta jedna skrzynka zmieniła przebieg, no, całego tego battla. No, nie ma co tu się oszukiwać. Nawet jak z tych skrzynek coś tam podostajemy, te 50 dolarów tutaj na przykład padło, no to w porównaniu do 1000, no to jest naprawdę bardzo ciężko to odbić. Zwłaszcza, że ta strata, no, niemalże 1300, no, 1200 dolarów w tym momencie, więc jest naprawdę źle. No, ale zobaczmy, jest 1% lore, więc może uda nam się w jednej skrzyni trafić Dragolore. Już raz mi się ostatnio udało, więc może teraz też tutaj. No ja nic nie mówię, tak? No ale tutaj niestety nikt tej Dragolore nie trafił. Dragon Mask, zobaczmy. Ostatnie 5 skrzynek w tym momencie, zobaczmy. Dream Knivesy, czy jakkolwiek jest jeszcze tutaj szansa, żeby z tego bagna się, jakby to powiedzieć, z tego bagna się wydostać, może tak to powiem, 235 dolarów, ale jest to tak duża strata, 1000 dolarów, że no, mówię, no, naprawdę będzie ciężko, no szczególnie jak tutaj nawet w tej skrzyni trafia jakiś, wiesz, jakiś nóż za ile? No za 288, no jakby tego noża nie było, no to może jakieś szanse jeszcze by minimalna była. No 1200 dolarów na moim koncie, kurczę, no szkoda mi naprawdę tego battla, bo ta jedna skrzynia tak naprawdę ustawiła całego tego battla, więc jest mi bardzo przykro. Dlatego wrzucimy 5 Crystal Knivesów, do tego 5 Dream Knivesów, do tego In Love Sushi Master i coś takiego. I... A niech będzie jeszcze, no dobijmy do tych 1500, 4 skrzynki, 1% oczywiście, AWP Dragon Lore.
na farta. Tym razem dwie osoby, więc zobaczmy, bo od gadżet chciałem wrzucić tego wyżej, ale źle mi się kliknęło, więc już nie będę zmieniał. 17 skrzynkarz. Okej, troszkę jednak chyba przesadziłem. No ale okej. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Pierwsze otwarcie, Crystal Knivesów. 5 tych skrzynek wrzuciłem, więc zobaczmy, czy chociaż jedna da tutaj dla Kroko ładnie zarobić. $118, pierwszym już powiedzie setki. No ale no niestety nie dla mnie. Zobaczmy dalej. Jest nawaja kolejna, znaczy kolejna, dla mnie pierwsza. Ale urozmaicenie zawsze jakieś jest! $700 Ursus! No i to robi wrażenie, stary. To robi wrażenie. No tutaj niestety Huntsman za 300. No ale to dalej jest ponad dwa razy tyle, co my tutaj trafiliśmy tego Ursusa, więc jest okej. Okay. Jest okej okay póki co. Zobaczmy dalej, co z Dream Knivesów. Nam się tutaj uda wyczarować. Zobaczmy jeszcze trzy skrzynki Dream Knives. No tutaj niestety noże nie lecą na tym kałach. No tak niebezpiecznie tutaj przybliża naszego oponenta do mnie. No ale tutaj też Shadow Dagery bardzo ładnie, $200. I znowu przewaga. $300 na moim koncie. Zobaczmy. In Love teraz. Leci skrzynia. Okej. Okay. 165. To chyba malware jakiś albo filtestet. Okej. Okay. Sushi Master. Okej. Okay. W miarę spoko z tamtych rękawiczek. $279. No i najdroższa skrzynia na Case Hugu. Przeleciała Dragon Lore'a. No ale tej Dragon Lore'y nie ma. No i zobaczmy. $500 przewagi. No ale są tu skrzynie Lore stare. 1%. Więc zobaczmy. Trzy skrzynki. Czy tutaj jest szansa na zdobycie Dragon Lore? No jeżeli mój przeciwnik w tym momencie trafiłby Dragon Lore, to byłbym stary chyba przygryłem roku. Tak mi się coś wydaje. Zobaczmy. No niestety Dragon Lore nie będzie, ale jest wygrana bitwa, więc $3500 dał nam się wyciągnąć, więc okej, okay, nie ma tragedii. Otworzyłbym. No mam słabość tej skrzynki, stary. Przepraszam, ale. No, chciałem powiedzieć, że mam słabość do tej skrzynki i no nie wiem, co mam powiedzieć, stary, no jestem w szoku, co to się wydarzyło, stary. Kolejny odcinek z rzędu trafią Dragon Lore na filmie. Ja nie mogę. Ej, jak za starych, dobrych czasów, stary. Ja nie mogę. Dobra, 5 razy Tiger Knives'y. Zobaczmy tutaj, co się zadzieje. $155, kolejne otwarcie, jest Huntsman, Tiger tut, okej. Okay. Kolejne otwarcie, jest Chantico jakieś, zobaczmy dalej, co z tych Tiger Knivesów, tutaj uda nam się wyczarować, $290. Kolejne otwarcie, jest Ursus, więc jest $500, kolejne, znowu daje nam nóż, ale tym razem, no niestety, tutaj jesteśmy na minus, ale tutaj aż 3 noże. I jest to jak najbardziej proficik na naszym koncie. Generalnie możesz sobie jeszcze konto na Case Hugu levelować grając na stronie. Możesz sobie odbierać nagrody za levele. I oczywiście daily bonus. Możesz sobie codziennie otwierać skrzynkę za darmo, jak ustawisz awatar Case Huga i nick na Steam. No i oczywiście do giveawaya też sobie możesz dołączyć. Dobra, otwórzmy sobie na koniec jeszcze tego filmu te skrzynki Golden Dragon. Przekręćmy sobie je kilka razy. Aha, okej, okay, no spoko. Taki tam proficik 2x, kolejne otwarcie, no to już niestety mocny minus. No ostatnio, przez ostatnie filmy naprawdę jestem takim zarobasem, więc no z kilka razy mogę chyba sobie przekręcić, co? Zobaczmy, może uda nam się coś jeszcze tutaj wyczarować z tej skrzynki. Jakie dawno Bayonetta Slotera nie widziałem, zobaczmy dalej. No niestety, co? Ujojoj. Aha. O, no okej. Okej, never mind. Bo tak w sumie spojrzałem na wartość tych skinów i tak mówię sobie, kurczę, przecież tu jest, halo, tu nic nie ma. Uuu, Vice'y, pięknie wręcz. Fantastycznie. Ej, nie, no naprawdę, ja jestem w takim szoku, stary. Co tu się dzieje? Że to jest niesamowite. A ile tutaj w ogóle mamy skinów, zobacz, stary. Jest na przykład Hydra taka. No to są takie skiny. Konkretne. Znowu ten Butterfly, ale niestety jesteśmy na minus. No sobie z dwa razy jeszcze dla widza zakręcę. Bo jestem i tak już na minus. Znaczy, na minus. No jestem chyba i tak zarobiony. Jeszcze Dilorka jest oczywiście w moim ekwipunku. No ale tutaj się dzieje coś złego, dlatego no dosłownie ostatnie otwarcie, stary, w tym momencie leci. Fire Serpent, no dobra, no to jeszcze jedno, jak Fire Serpent tutaj ładnie nam oddał.
kolejny VR-serpencik, no ale niestety tutaj na minus, tak? Tutaj na minus, kolejne, no to jest na zero otwarcie. Generalnie fajnie tak możemy sobie konto levelować, nie? Bo tutaj na przykład te skrzynki bardzo fajnie mi tutaj... Ej, nie, czekaj, ja jestem na minus i to gruby minus! Dobra, Pandora's Boxy, to może nie aż tak, na taki minus w tym momencie. No okej, no jakiś tam, nie no, nie ma co narzekać, stary, jesteśmy i tak zarobieni z tego filmu, więc dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się jutro. Daj znać w komentarzu, co ja mam robić na tym Case Hugu, bo już tutaj czuję, że przeszedłem grę do końca, więc daj mi znać oczywiście, jak jest już pełnoletnie, możesz sobie wbić i użyć kodu CROXY. Ja się z wami żegnam i do jutra.